Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Zbigniew Dylewski. W zasadzie jestem urodzony w Kole, ale mieszkańcem Powiercia jestem od 4 lat. I ponieważ jestem mieszkańcem tutejszej gminy, więc bardzo poważnie śledzę poczynania samorządowe w gminie, a szczególnie wszystkie działania zmierzające do inwestycji gminnych, a w szczególności inwestycji dotyczących bezpieczeństwa publicznego. I chciałem Państwu tutaj zaprezentować sytuację, która ma miejsce w Powierciu Kolonia, w zasadzie w Powierciu, przy szkole podstawowej gimnazjum, odnośnie zasad bezpieczeństwa. 4 lata temu, jak się tu przeprowadziłem, droga ta była bardzo wąska i dopiero później na podstawie interwencji mieszkańców została poszerzona. No niestety po tej drodze od 4 lat młodzi adepci motoryzacji, szczególnie motocykli, skuterów, motorynek i quadów, zrobili sobie tor prędkości na tej drodze. Także jak Państwo widzą, tam z tyłu od początku, od drogi prowadzącej na Dąbie do szkoły, jest to odcinek około 300-350 metrów, więc ci wszyscy zmotoryzowani zrobili sobie tor tutaj wyścigowy i prędkości nieraz na motocyklach, na quadach osiągają według mnie około 80-100 km na godzinę. Uznałem, że to jest bardzo niebezpieczne, a nawet byłem świadkiem takiego incydentu poważnego, że tam przy szkole jadący motocyklem z bardzo dużą prędkością najechałby na dziewczynkę małą, która wyjeżdżała z bocznej uliczki na hulajnodze. Dosłownie centymetry dzieliły przy ostrym hamowaniu od wielkiej tragedii, wypadku, który groził nawet albo kalectwem, albo nawet utratą życia. W związku z tym, zbulwersowany tą sytuacją, postanowiłem 2 lata temu udać się do wójta gminy Koło, pana Piotra Freta, z petycją, nie tylko moją, ale tu mieszkańców, którzy tutaj zamieszkują, dotyczącą zbudowania, w celu ograniczenia prędkości, zbudowania tutaj na tej drodze 2 spowalniaczy prędkości, żeby ograniczyć te wszystkie wojaże, wszystkich nierozsądnych, że tak powiem, motocyklistów i użytkowników dróg. Pan wójt przyjął do wiadomości, no sprawa się odleżała bardzo długo, niestety nic nie czyniono w tym zakresie, ale przed dożynkami w ubiegłym roku pozwoliłem sobie jeszcze po raz kolejny ponowić tą prośbę w obecności świadków i powiedziałem, no skoro pan powiedział, że jest to możliwe i do realizacji, w związku z tym prosiłbym o wykonanie. Więc zobowiązał się w ubiegłym roku przed dożynkami, że zrobi 2 spowalniacze tutaj, również w celu zanieczyszczeń chciał kosze na śmieci, 3 miały powstać, bo dzieci, jak tu Państwo widzą, w tym rowie i w okolicy, dzieci wychodzące ze szkoły rzucały różne odpadki, wszelkiego rodzaju kartoniki, butelki i tak dalej. Bardzo to nieładnie wyglądało. No niestety pan wójt częściowo tylko dotrzymał słowa. Postawił 1 kosz tutaj z tyłu stojący, 2 jeszcze, które miały być, nie zostały ulokowane. No i spowalniacz po roku czasu, od w zasadzie prawie 2 lat od mojej interwencji, powstał 1 spowalniacz, który tu z tyłu jest, który Państwo widzicie. Spowalniacz, jak zobaczyłem, to uśmiechnąłem się najpierw, a później zacząłem sobie przedstawiać swoją wizję, że to jest typowe marnotrawstwo naszych pieniędzy, podatników samorządowej społeczności gminnej, które łożymy na rzecz gminy. Otóż, proszę Państwa, spowalniacz ten jest zrobiony w taki sposób, że ja pierwszy raz po prostu spowalniacz widzę takiej konstrukcji. Oczywiście został on przez kogoś zaprojektowany i wykonany przez jakąś firmę. Były to koszty na pewno duże, o co bym prosił tutaj panów redaktorów, żeby sprawdzili, jakie są koszty tego projektowania i wykonawstwa. Ale spowalniacz ten, po pierwsze, ustawiony jest w złym miejscu, bo jeżeli ma być 1 spowalniacz na tej drodze około 300 metrów, to powinien być mniej więcej na środku, żeby był jakiś skutek z tego wszystkiego. Poza tym zrobiono w środku przerwę około 1,5 metra, która doskonale umożliwia przemieszczanie się nadal z wielką prędkością motocykli, skuterów, motorynek i quadów. I nawet byłem tu świadkiem, że
na motocyklach jechali, stanęli i się uśmiechali do siebie, że jeszcze lepiej zrobiono im, bo jeszcze łatwiej mogą tutaj z przeszkodą sobie przejechać. Druga sprawa, jeżeli chodzi o koszt tego, na pewno jest bardzo duży. Ja uważam, że dla ograniczenia kosztów i racjonalnego gospodarowania środkami samorządowymi wystarczyłoby zamontować w tej samej cenie albo jeszcze z dużą rezerwą dwa spowalniacze, tak zwane metalowo-gumowe, które można było w poprzek przekręcić bez demontażu tej kostki i po prostu byłoby to znacznie taniej, efektywniej i lepiej. Poza tym, proszę Państwa, zwróćcie uwagę na znak drogowy, który postawiony jest, ostrzegający o tym spowalniaczu jako wyboje na drodze. Ustawiony jest w taki sposób, że zachodzi ta tarcza tego znaku na drogę. Oczywiście dwa samochody już tutaj się nie miną, ciężarowe. I były już przypadki takie, że samochód jechał, śmieciarka ze śmieciami i autobus, i ten znak został przekrzywiony i w dniu dzisiejszym został poprawiony przez pracowników, którzy wykonywali to. W związku z tym uważam, że to jest marnotrawstwo pieniędzy gminnych, że tak powiem, no troszeczkę bezmyślne działanie, a tu jest naprawdę droga publiczna, gdzie uczęszczają tutaj dzieci z rodzicami przez cały dzień, ponieważ dalej za szkołą i gimnazjum jest Orlik, gdzie korzystają dzieci z tych, można powiedzieć, stadionów sportowych i bez przerwy jest tutaj ruch. A jak widzicie Państwo, nie ma tutaj żadnego chodnika, nie ma pobocza i wszyscy przemieszczają się tutaj tą ulicą. Także jest tutaj bardzo duże zagrożenie i niebezpieczeństwo wręcz chodzenia tutaj tą drogą. Poza tym sugerowałem też, ze względu na to, że tutaj jest cały czas ruch ludzi, młodzieży i dzieci, że w okresie szczególnie wiosennym i jesiennym, gdzie dzień jest bardzo krótki, bardzo by się przydały tutaj latarnie, przynajmniej 2-3 latarnie oświetlające to, bo dzieci chodzą z latarkami swoimi kieszonkowymi i naprawdę jest bardzo, bardzo tutaj ciemno ten odcinek od szkoły aż do drogi prowadzącej na Dąbie. Jeżeli chodzi o sprawy wydatków samorządowych, no to się dziwię troszeczkę obecnym organom samorządowym i władzom gminnym, że nie korzystają w tym zakresie ze środków unijnych. Nie wiem dlaczego, czy nie potrafią, czy nie chcą. Przecież to są sprawy dotyczące bezpieczeństwa i te sprawy mogłyby znaleźć się przede wszystkim w programie dofinansowania ze środków unijnych i to można by było załatwić problem nie tylko tutaj, ale problem w tych miejscach, gdzie potrzeba w całej gminie, a nawet szerzej, nawet może i w całym powiecie, korzystając z tych spraw w zakresie finansowania środków unijnych.